Cześć, tutaj Olek, a.k.a. Wuzej. I jak widzicie, uploaduję Call of Duty 4. Dawno tej gry nie widziałem w ogóle na YouTubie, spośród moich ulubionych kanałów. W ogóle, dawno nie widziałem tej gry na YouTubie. I to jest właśnie... Nie, to nie jest powód, dlaczego ja to uploaduję, bo ja jestem swoją drogą i w zasadzie nie chcę się trzymać czyichś schematów i naśladować kogokolwiek, ale można powiedzieć, że to też w jakiś sposób wpłynęło na to, że ja do tej gry dawno nie zaglądałem. I błąd, kompletny błąd, bo ta gra jest naprawdę dobra. Tutaj, no, jedna lamerska broń na krzyż i powiem szczerze, że troszkę się pomęczyłem, zanim zdobyłem ten gameplay, głównie z powodu takiego, iż 3/4 serwerów ma maksymalny wynik do osiągnięcia 20 tysięcy czy 2 tysiące. W każdym razie jest to dosyć dużo fragów, chyba 200 czy 300. I zanim taki gameplay dojdzie do końca, to trwa zbyt długo, a nie chcę uploadować 15-minutowego deathmatchu z Kala 4. No i tutaj wbiłem kilka minut przed końcem gry i akurat z mojej strony dosyć dobrze wyszła ta końcówka. Jeszcze drażniło mnie to, że cały czas wylatywał czat i nie można było zobaczyć tego, co się dzieje w grze, bo wszystkie napisy zasłaniały część gry. Ale dosyć szybko to rozwiązałem, wpisałem w czat, no w czat, w konsolę komendę, która, że tak powiem, redukuje ilość linii czatu i użyłem 0, więc w tym momencie gameplay wygląda niemalże jak z konsoli, czyli jest cacy. Ale słuchajcie, przy okazji tego gameplaya i właśnie tej gry chciałem powiedzieć o tym uploadowaniu, bo w tym momencie na każdym kanale takim dużym, jakie gry znajdziecie, Diablo 3, Minecrafta, Battlefielda 3, między innymi również u mnie, po prostu to, co powychodziło niedawno i w tym momencie jest gorący tytułem jakiegoś Max Payne'a 3. No właśnie, i powiedzmy sobie wprost, fajnie, że ludzie uploadują coś nowego, bo dzięki temu inni mogą zobaczyć, czy tą grę rzeczywiście opłaca się kupić. Ale z drugiej strony, to takie gry przynoszą widzów, którzy są, no nie wiem, nazwijmy to troszkę, że tak powiem, sezonowcami. Czyli pooglądają ten gameplay, dopóki uploadujemy daną grę, a potem już rzucą nas w kąt, no bo nie uploadujemy tego, co chcemy. No i właśnie to jest coś, czego ja chcę uniknąć, bo będę starał się uploadować również te starsze gry. Nie dlatego, że one, nie wiem, lepiej nie działają na kompie, tylko dlatego, że po prostu warto do nich wrócić, bo Call of Duty 4, no jest to chyba najlepsza gra z serii Call of Duty. Wydaje mi się, że tak jak już określiłem pod jednym moim filmem, to jest w tym momencie jeden z największych potęg. No tutaj gramy spary, tutaj gramy wszystko. Nie ma... Dobra, bo się zaplątałem. Wróćmy do tematu uploadowania. W tym momencie jeszcze mogę nawiązać do tematu uploadowania kilku gier naraz. I to jest już, że tak powiem, rzecz, która mnie mierdzi kompletnie. Czyli widząc pewien kanał, który ma 100 tysięcy widzów i dorobił się tych 100 tysięcy na Minecrafcie, a potem nagle zaczyna uploadować Call of Duty MW3. I po pierwsze, on nawet nie ma pojęcia, w co Call of Duty MW3 się gra. Po drugie, on nawet nie ma pojęcia, co o tej grze mówić. I tak wychodzi live, na którym typ się prawie w ogóle nie odzywa i gra jak lama. Nie oszukujmy się. Ostateczny wynik ma jakiś, nie wiem, 13 do 12. Jest! Są staty dodatnie. Boże święty. Kiedy ja bym zaplodował filmik z takim wynikiem? Oczywiście wynik nie jest najważniejszy, bo niejednokrotnie zdarzy się nam grać przeciwko masie jakichś FMG9 czy innych lamerskich broni, ale mimo wszystko trzeba mieć pewne wyczucie, żeby wiedzieć, co uploadować. Dlatego za gry powinni się brać ci, którzy się za nich znają i naprawdę, niech jakieś kanały minecraftowe zostawią nam FPS-y. W zasadzie troszkę odszedłem od tematu, który właśnie dzisiaj chciałem podjąć, mimo tego krótkiego gameplayu, który musiałem jeszcze zwieńczyć pod koniec jednym klipem z nieco innej mapy. Taki mały killstreak, który przedłuży po prostu ten gameplay, żebyście nie mieli niesmaku, że oglądacie coś, co trwa kilka sekund, minut, sekund. No i jak widzicie, gameplay się już zakończył, ten pierwszy, a teraz jeszcze zobaczymy krótki wycinek kilkunastosekundowy tego, jak fajnie mogła się udać akcja z Call of Duty 4 również. Tym razem mapa Wetwork, bardzo nielubiana przeze mnie przez długi czas, ale jednak można się do niej przyzwyczaić. Tutaj użyłem podstawowej klasy, dlatego miałem RPG i te dwa zabicia całkiem fajnie weszły. Tutaj shotgun naprawdę poradził sobie cacy, patrzcie, pierwszy, drugi, trzeci.
Jakby tam było ich więcej, to by był fajny klip, montaż, znaczy klip montażowy. No never mind. Dobra, gameplay się kończy. W każdym razie dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby ocenić, skomentować i zasubskrybować. See ya!